Niedziela, 13 maja, piękne, słoneczne popołudnie. W Toruniu witamy na kolejnym spotkaniu Ligi Futbolu Amerykańskiego. Oczywiście pierwszej Ligi Futbolu Amerykańskiego LFA1. Na spotkaniu rewanżowym dwóch drużyn. Angels Toruń kontra Rhinos Wyszków. Przed tygodniem obydwie ekipy rywalizowały w Wyszkowie. Wtedy minimalnie lepsi okazali się zawodnicy z Wyszkowa, którzy pokonali toruńskie Anioły 22-18. Teraz z pewnością w Grodzie Kopernika nastrój do zrewanżowania się rywalom, bo rozmawialiśmy zresztą z przedstawicielami tutaj Angels Toruń. Przed rozkładaniem naszego sprzętu sporo nerwów kosztowała ich ta porażka, także też rozpatrują tę sprawę nawet jako kwestię honorową, aby odpłacić się wyszkowianom na własnym boisku za tę porażkę z zeszłego tygodnia. Doskonale o fakcie, jakim to był zacięty mecz, świadczą chociażby kary, jakie obydwie drużyny miały w tym meczu. 45 jardów kary dla Angels Toruń, 70 jardów kary dla Rhinos Wyszków, także sporo walk, sporo nielegalnych zagrań, sporo brudnych zagrań wychwyconych przez sędziów, zapewne też sporo takich, które nie były rozpatrywane w kontekście przewinień, tak więc sporo walki było podczas tamtego spotkania, no i sporo walki powinno być także dzisiaj. No myślę, że Angels Toruń chcieliby powtórzyć historię zawodników z Olsztyna, którzy najpierw przegrali nieznacznie w Wyszkowie, a następnie odpłacili się pięknym za nadobne na własnym stadionie, gdzie pokonali dosyć wysoko Rhinos Wyszków. Przypomnijmy tylko, że wtedy Wyszkowianie pokonali na inaugurację sezonu Olsztyn Lakers 27-21, by później w Olsztynie przegrać 7-28. Patrząc na sytuację w tabeli obydwu ekip, wydaje się, że faworytem powinni być Rhinos Wyszków, ale teraz o tym za chwilę, bo oczywiście czas na hymn Polski. Już po hymnie w tym roku przed wszystkimi meczami Ligi Futbolu Amerykańskiego odgrywany jest hymn Polski. No ma to związek chociażby z tym, że w tym roku obchodzimy stulecie polskiej niepodległości. 11 listopada 1918 roku wróciliśmy na mapę Europy. No i od tego wydarzenia dokładnie minie niedługo 100 lat. Widzimy kapitanów obydwu ekip, którzy w towarzystwie sędziów pojawiają się na środku boiska. Będziemy świadkami losowania. I zobaczymy też, jak wtedy, która z drużyn rozpocznie dzisiejsze spotkanie. Na biało, niebiesko, Angels Toruń. W ciemnych strojach z jasnymi elementami Rhinos Wyszków. Moneta już na trawie. Już widzimy, który z zespołów będzie po której stronie boiska. Na boisku pojawią się specjalne formacje obydwu ekip. No i teraz też ważna sytuacja, też ważna w kontekście poprzedniego spotkania obydwu drużyn. Przypomnijmy, że aż dwa touchdowny zespół z Wyszkowa zdobył po akcjach powrotnych. Wtedy formacje specjalne Angels Toruń nie spisywały się najlepiej i pozwoliły na zdobycie dwóch przełożeń wyszkowianom. No teraz zapewniają torunianie, że taka sytuacja się już nie powtórzy, że w tym momencie te błędy zostaną zniwelowane. Wnioski zostały wyciągnięte po tym poprzednim spotkaniu i już ta sytuacja z zeszłego tygodnia się nie powtórzy. Zobaczymy, jak też będzie. Już kicker Angels Toruń gotowy. Za chwilę piłka pojawi się na stojaczku. No i rozpoczniemy pierwszą kwartę tego jakże ważnego pojedynku. Dalekie kopnięcie złapane teraz przez zawodników Rhinos Wyszków. Już tutaj tańczy z piłką wyszkowianin. Na razie bardzo dobra akcja powrotna.
Teraz mija ten zawodnik elektryczki, dopiero teraz powalony został, oznaczony numerem 9, Bartosz Szymański. Świetna akcja powrotna Bartosza Szymańskiego i po raz kolejny okazuje się, że formacje specjalne Rhino z Wyszków, no to jest broń mocna przeciwko Angels Toruń. 75, może 70 yardów akcji powrotnej wykonaniu tego zawodnika. Bartosz Szymański, zobaczmy to jeszcze raz, dalekie kopnięcie Angelsów w okolice endzony, tam Bartosz Szymański złapał piłkę, no i rozpoczął swój taniec. O, oczywiście tradycyjnie wielka tutaj zasługa Bartosza Szymańskiego, o którym z pewnością mówię, ale też zobaczmy, jak pracowali inni zawodnicy Rhino z Wyszków, blokując Angels Toru. No i tutaj też Bartosz Szymański, bardzo szybki, za szybki dla defensorów Angels Toru. Tutaj kolejny blok jednego z kolegów, no i tutaj duża pomoc, dopiero w tym momencie dopadnięty został Bartosz Szymański. Chociaż widzimy, że cofnięci zostali zawodnicy Rhino z Wyszków. Tam jakaś flaga powędrowała na boisko, no i była kara przeciwko Rhino z Wyszków tym samym. Prawdopodobnie jakiś jeden z bloków nie był legalny. Prawdopodobnie jakiś blok w plecy w takim momencie rozpoczęli od 20 yarda, ale od swojej endzony zawodnicy Rhino z Wyszków. Wracając jeszcze na chwilę do tematu związanego z tym, kto jest faworytem tego meczu. No teoretycznie można by, patrząc na tabelę, sądzić, że faworytem są Wyszkowianie. Oni na razie bilans 2 porażki, no i 2 zwycięstwa. Zwycięstwa z Olsztyn Lakers, zwycięstwo także z Angels Toruń przed tygodniem. Natomiast porażki z Lowlanders Białystok, no i z Olsztyn Lakers na wyjeździe. Tymczasem Torunianie dosyć... 3 wysokie porażki, no i jedna mniejsza w Wyszkowie. No ale jak popatrzymy chociażby na mecz ostatni, bardzo wyrównany, a także na mecze z faworytami poszczególnych grup, jak z faworytem takim, jakim jest Lowlanders Białystok. No zespół z Wyszkowa praktycznie w tamtym spotkaniu nie istniał. 2 pierwsze próby, 22 yardy zdobyte podaniami, praktycznie tylko jedna strata 1 yarda, jeśli chodzi o biegi, sporo kar, aż 7 pantów. Tak więc trzeba przyznać, że w tym spotkaniu nie istnieli Rhino z Wyszków. Tymczasem Angels Toruń kompletnie nie istnieli w meczu z Seahawks, ale teraz mamy przechwyt Angelsów. No i czyżby touchdown? Zobaczymy, czy ręce sędziego są w górze. Tak! Mamy touchdown dla Angels Toruń. Zobaczmy tę akcję jeszcze raz. Próba akcji podaniowej złapana jednak przez z jednego z zawodników Angels Toruń. Zobaczmy, który to był numer. No ciężko dostrzec w tym pięknym słońcu, które dzisiaj nad toruńskim stadionem. Teraz dopiero można zobaczyć, że to jest chyba numer 32. Tak, to Adrian Kuźniewski. No jeszcze do niedawna prezes Bydgoszcz Archers, później tylko zawodnik Bydgoszcz Archers. Teraz popisał się świetną akcją. Po długim biegu zdobywa przyłożenie dla Angels Toruń, no i błyskawiczne prowadzenie toruńskich aniołów. Wyśmienity początek defensywy Angels Toruń, no bo to zawodnik defensywy zdobywa przyłożenie. No i teraz Angels Toruń staną przed szansą na podwyższenie. Zobaczymy, na jaki wariant się zdecydują. Czy na kopnięcie za jeden punkt, czy może za zagrają akcję za 2 punkty.
Widzimy jednak, że to podwyższenie w końcu nie zostało zaliczone. Tam ze dwójka sędziowska miała ręce podniesione w górze. Tak więc tylko i wyłącznie przechwyt drużyny Angels Toruń. No ale to też świetna szansa dla toruńskich aniołów na rozpoczęcie tego meczu od touchdownu. Trzecia próba Angels Toruń. Cały czas w niezłej sytuacji toruńskie anioły. Kolejna próba akcji podaniowej. Rzuca tutaj Hubert. Przepraszam bardzo, rzucał tutaj Paweł Kubiak oczywiście. A podwyższenie nie zostało zaliczone ze względu na przewinienie. Sędziowie dopatrzyli się jednego z przewinień, no to nie dostrzegliśmy tej żółtej flagi na boisku. Teraz z kolei kolejny raz ląduje niczym na moje wezwanie. Ta flaga pojawiła się na boisku. Jeszcze będziemy mieli zmianę w formacji Angels Toruń. No i zobaczymy, na jaki wariant się zdecydują. Na cały czas niewesoło. Jest czwarta próba cofnięci o 5 yardów teraz. Jeszcze zawodnicy Angels Toruń ze względu na false start. Czyżby field goal? No na to wygląda, że będą próbowali zdobyć 3 punkty po kopnięciu. Ale kopnięcie teraz zablokowane. Tomasz Goździk prosto w linię zespołu Rhino z Wyszków. Nie udało się Angelsom zdobyć przyłożenia, nie udało się zdobyć pierwszej próby, tym samym po raz kolejny na boisku pojawi się ofensywa Rhino z Wyszków i defensywa Angels Toruń. Poprzednim razem Wyszkowianie mieli spore problemy, nie zdobyli żadnej pierwszej próby, w swojej trzeciej próbie stracili piłkę i praktycznie byli blisko też stracenia przyłożenia. Teraz szuka tutaj akcji podaniowej Daniel Krawiec. Przez długi czas miał piłkę w rękach, ale zdecydował się na wyrzut. Ale to tak naprawdę ten wyrzut bardziej ratował go przed stratą jardową, niż miał duże szanse tutaj świetnie w obronie Marek Kucharski. Blisko złapania tej piłki i kolejnego przechwytu dla toruńskich aniołów. Druga próba i cały czas 10 yardów do zdobycia dla zespołu Rhino z Wyszków. Teraz akcja biegowa, no i też szybko powalony. Przez anioł jeden z zawodników z województwa mazowieckiego. Teraz rzucony o ziemię zawodnik Rhino z Wyszków. Zdobyczy jardowej nie ma z tego praktycznie żadnej. Jeszcze tutaj spojrzałem, ten znacznik nawet minimalnie cofnięty. Tak więc trzecia próba, no i takie 10,5 jarda do zdobycia mają teraz Wyszkowianie. Teraz akcja podaniowa. Daniel Krawiec znalazł na lewej stronie jednego ze swoich wide receiverów. No i to podanie kompletne. Zobaczmy jeszcze raz. Dostrzegł Daniel Krawiec, że na lewej flance
jest jeden z kolegów z drużyny, no i jest zdobycz jardowa, ale jakże symboliczno. Czwarta próba, no i 8, może nawet 8,5 jarda do zdobycia dla zespołu Rajna Zwyżków. Czyżby mieli teraz pantować zawodnicy Zwyżkowa? W ostatnim spotkaniu tylko jeden pant w wykonaniu Rajnos. Zresztą taka sama liczba pantów w wykonaniu Angels Toruń. No, w poprzednich spotkaniach te ekipy musiały pantować częściej. Teraz no widzimy pant zespołu Rajno Zwyżków. No i z okolic linii środkowej rozpoczynać będą swoje ofensywne poczynania zawodnicy toruńskich Aniołów. Tak więc pierwsza próba 10 jardów do zdobycia dla Angels Toruń. No i praktycznie połowa boiska. No 50, jakieś 2 jardy na swojej połowie są teraz Angelsi. Pierwsza akcja podaniowa nieudana. Podanie zbite przez defensywę Rajno Zwyżków. Tak więc druga próba, cały czas 10 jardów do zdobycia. Angelsi w okolicach linii środkowej. Gotowy do tej akcji też już jest Paweł Kubiak. Teraz przekazuje kolegom, co będą robili w tym posiadaniu. Ale jednak gwizdek sędziów. No i chyba kara przeciwko toruńskim Aniołom. Powtórzenie drugiej próby, 15 jardów do zdobycia. O, dopatrzyli się tutaj sędziowie fal startu. Z tego co tak patrzę po sygnalizacji arbitrów. Za szybko ruszył się jeden z zawodników. Angels Toruń teraz próba akcji biegowej przez środek, jest zdobycz jardowa. No i ta zdobycz nie jest zbyt duża, myślę, że trzecia próba. No i może tych jardów... No cały czas ponad 10, bo ten znacznik z próbami jest... na prawo od jednego z pomarańczowych znaczników, tak więc jakieś 11 jardów do zdobycia. Teraz próba dalekiej akcji podaniowej. Tam czekał na tę piłkę oznaczony numerem 27 Jarosław Szylkowski. No i teraz wydaje się, że pantować będą z kolei zawodnicy Angels Toruń. No tak. Zmiana w zestawieniu Angels Toruń. Schodzi praktycznie cała formacja ofensywna, no i pojawia się formacja, która będzie pantować. Tak więc w pantach będziemy mieli 1 do 1. Tymczasem na tablicy wyników, tej najważniejszej statystyce, cały czas 0 do 0. Dalekie kopnięcie. Angels Toruń, tutaj nie było nikogo blisko zawodników Rajnos Wyżków. Kopnięcie wypadło poza linię końcową. Tym samym rozpoczynać będziemy z połowy Rajnos Wyżków. Pojawia się formacja ofensywna Wyżkowa, no i formacja defensywna Angels Toruń.
No i po raz kolejny zespół z Wyszkowa będzie miał 4 próby na zdobycie 10 yardów. Teraz konserwatywna akcja, bieg przez środek. No i jest symboliczna zdobycz yardowa. Druga próba, 8 yardów do zdobycia. Rajno z Wyszków, na jakie rozwiązanie się zdecydują. Póki co, no, nie mogą poradzić sobie z defensywą Angels Torun. Zresztą można powiedzieć, że ofensywa Angels Torun także nie może sobie poradzić z defensywą Rajno z Wyszków. No, drużyny znają się doskonale. No, widziały siebie tydzień temu. Były przygotowane do tamtego meczu. Teraz jeszcze odrobiły kolejną lekcję. Kolejna próba biegu przez środek. Teraz zobaczmy, jak Bartosz Szymański powalony przez dwóch, a może nawet trzech zawodników Angels Toruń. No i teraz daleka akcja podaniowa złapana. Zobaczmy jeszcze raz. Daniel Krawiec dostał piłkę, rozejrzał się. No i zgubił tutaj Mateusz Morka swojego przeciwnika i złapał. Piłkę jeden z zawodników Rajno z Wyszków. Pierwsza próba Rajno z Wyszków. 10 yardów do zdobycia, jesteśmy już w okolicach linii środkowej. Kolejna próba akcji biegowej przez środek. Teraz dopiero powalony. Przez Jarosława Szylkowskiego. Jeden z zawodników Rajno. Zobaczmy jeszcze raz. Tu jednak w tym świetle źle mi się odbił numer, to oczywiście Mateusz Kruszczyński. Daniel Krawiec teraz rozgląda się, gdzie tutaj by podać piłkę, no i no, blisko tutaj było dobrego podania, ale nie opanował tej piłki Cezary Banaszek. Zobaczmy jeszcze raz, przez długi czas stał Krawiec. Zobaczył, co jest po lewej stronie, zobaczył, co jest po prawej. Tutaj już prawie dopadli go Angelsi, no i wyrzucił piłkę w stronę Cezarego Banaszka, ale Banaszek tej piłki nie opanował. Trzecia próba, 7 yardów do zdobycia, cały czas przy piłce Rajno z Wyszków. Kolejna próba akcji podaniowej. No i świetnie, świetnie defensywa Angels Toruń. Podanie niekompletne. Czwarta próba, 7 yardów do zdobycia. Czyżby mielibyśmy mieć drugi punt w wykonaniu Rajno z Wyszków, czy jednak zaryzykują Wyszkowianie i zdecydują się na granie dalej. A zakończyło się już jedno spotkanie rozgrywane dzisiaj. Tychy Falcons pokonały Wilkie Łódzkie Łódź aż 50-0. Ale wróćmy teraz do meczu w Toruniu. Tutaj na razie remis 0-0. No i drugi punt w wykonaniu Rajno z Wyszków. Złapali teraz piłkę zawodnicy Angels. A konkretnie zrobił to Marek Kucharski, który tutaj w okolicach naszego stanowiska wypadł za linię boczną. Zobaczmy jeszcze raz na bieg.
dalekie. Kopnięcie. Złapane przez Marka Kucharskiego. Tutaj dwóch zawodników Rhinos nie zdołało go pokonać. Teraz zaczął otrzymywać jeszcze bloki od swoich kolegów z drużyny. No i zobaczmy jeszcze raz na bieg Pawła Marka Kucharskiego. Marek Kucharski. No i tutaj dopiero powstrzymany przez zawodników z Wyszkowa. No i jakieś 55 yardów do zdobycia będą mieli zawodnicy Angel Storm. W takiej odległości znajdują się od endzony, od tej wymarzonej endzony, która dałaby im 6 punktów. O timeout poprosił jeden z trenerów którejś z drużyn. Palące słońce tutaj w Toruniu, 20. Jeszcze tutaj spojrzę dokładnie na, tak mówię, 26 stopni w tym momencie. No i pełne słońce, tak naprawdę żadnego większego nawet drzewa nie ma w okolicach. Ale zobaczmy teraz na akcję Angelsów. Świetne podanie Pawła Kubiaka. No i tutaj Jarosław Szynkowski. Spora zdobyć jardowa, zobaczmy na to raz jeszcze. Paweł Kubiak rozejrzał się. No i tutaj uciekł Szylkowski rywalom. No i z 20 yardów zdobytych przez toruńskie anioły. Teraz próba akcji podaniowej, podanie nieudane. Druga próba, 10 yardów do zdobycia Angels Toruń. No ale tych yardów do strefy punktowej pozostało już 43, może 42 nawet. Cały czas trwa pierwsza kwarta tego pojedynku i cały czas mamy wynik 0-0. No zdecydowanie jest to odmienne spotkanie od tego, które ostatnio oglądali kibice w Toruniu. Zresztą też trzeba przyznać, że w Toruniu Angelsi póki co rozegrali dwa dosyć słabe spotkania. Dużo lepiej prezentowali się na wyjazdach. Teraz blisko straty były toruńskie anioły. No i trzecia próba, 14 yardów do zdobycia, tak więc cofnięci zostali torunianie. Bardzo ważna akcja toruńskich aniołów. No prawdopodobnie będą decydowali się na podanie. No jest do zdobycia sporo yardów, no to tutaj bieg przez środek raczej odpada. Kubiak teraz wystrzelił tę piłkę daleko, daleko, ale podanie niekompletne. No i będziemy mieli kolejny punt. Tym razem puntować będą zawodnicy Angels Toruń. No bo przy takiej odległości jardowej, no nie można sobie wyobrazić innego scenariusza na czwartą próbę. No zresztą teraz słyszymy z sideline'u Angels Toruń jest wołana formacja punt. Teraz kopnięcie za linię boczną. No dobra, przytomna tutaj akcja Angels Toruń, wiedząc, że w ostatnim spotkaniu stracili aż dwa touchdowny po returnach. Albo wykopują bardzo daleko za boisko, albo wykopują za linię boczną. No tracą tym samym trochę yardów, no ale nie tracą punktów. Ale zanim wznowimy
grę, no to zespoły zamienią się stronami. Początek drugiej kwarty, końca dobiegła pierwsza kwarta tego pojedynku. ¼ minuty, tyle dokładnie trwała pierwsza kwarta tego meczu. Biorąc pod uwagę, że jak na razie spotkanie jest bardzo zacięte, no nie jest to zły wynik. No jest to na pewno wynik odmienny niż poprzednie spotkanie Angels Toruń. Wtedy Seahawks Gdynia no, roznieśli toruńskie anioły. Równolegle na nieopodal położonym stadionie miejskim rozgrywany był mecz piłki nożnej, gdzie trzeciej ligi piłkarskiej. Tutaj Jelana Toruń podejmowała swoje spotkanie. Mecze rozpoczęły się o tej samej godzinie. No i mecz piłki nożnej zakończył się później niż spotkanie Angels Toruń z Seahawks Gdynia. Teraz próba akcji biegowej przez środek Jarno Zwyżków. W dobrej dyspozycji dzisiaj linia defensywna Angels Toruń powstrzymała ten bieg bez najmniejszego kłopotu. Druga próba, 8 yardów do zdobycia. Mają zawodnicy z Wyszkowa. No i teraz krótkie podanie na lewą stronę do Jakuba Kowalkowskiego, ale ten powstrzymany dosyć szybko przez toruńskie anioły. Zobaczmy raz jeszcze Daniel Krawiec, tutaj dostrzegł na lewej stronie wolnego Jakuba Kowalkowskiego, ale tutaj szybko połapali się w tym torunianie. No i trzecia próba. Cały czas 8, może nawet 7 yardów do zdobycia mają zawodnicy z Wyszkowa. Krawiec tutaj szuka podania. Decyduje się na podanie środkiem, no ale to podanie przemknęło koło kilku par rąk, ale nie znalazło ostatecznie adresata. No i bliżej złapania tej piłki byli zawodnicy Angels Toruń niż zawodnicy Rhino Zwyżków. No i teraz kolejny raz będziemy świadkiem pantowania. Trzeci pant Rhino Zwyżków w tym meczu. Sporo tych pantów, póki co najwięcej razy pantowali zawodnicy Rhinos w meczu z Lowlanders Białystok. Wtedy to zrobili aż 7 razy, no ale o, to był zupełnie, to było zupełnie inne spotkanie. Teraz wykopana piłka poza boisko, dalekie kopnięcie Wyszkowian. No i kolejny ofensywny run rozpoczną zawodnicy Angels Toruń. Póki co bardzo zacięte spotkanie, pełne walki. No widać, że obydwie drużyny znają się doskonale. No jeszcze teraz będący dosyć blisko naszego stanowiska zawodnicy Angels plują sobie w brodę. Myślę, są zdania, że byli dosyć blisko złapania tej piłki. No mogli sięgnąć, mogli zaliczyć przechwyt. Teraz ofensywa Angels Toruń, akcja podaniowa udana, podanie kompletne, ale nie było to podanie zbyt dalekie. Mateusz Frela złapał tę piłkę, no i zdobył 3, może 4 yardy dla toruńskich aniołów. Tutaj mam podpowiedź, że chyba nawet 5. No, za chwilę doskonale zobaczymy, jak ten znacznik prób w drugim miejscu się usadowi. No i też chyba jest racja, no jakieś 5 yardów do zdobycia. Kolejne krótkie podanie w lewą stronę, niczym kopia poprzedniej akcji. No i tutaj w okolicach znacznika prób wylądowało to podanie, zobaczmy. No i jest pierwsza próba tutaj. Z tego co patrzę. Tak, jest pierwsza próba dla Angels Toruń.
Tak więc kolejna pierwsza próba toruńskich aniołów. No i bieg przez środek, zaskoczyli troszeczkę torunianie defensywę Rajno Zwyżków. Wcześniej szukali podań, krótkich podań na lewą stronę, teraz bieg przez środek. No i mamy zdobycz jardową dla toruńskich aniołów. Też myślę, że druga próba i 5 jardów kolejny raz dla Angels Toruń. Teraz powalony został rozgrywający Angels Toruń Paweł Kubiak. No i mamy stratę jardową Torunian. No i teraz czyżby kolejna pierwsza próba Angels Toruń. Tak też się dzieje. No i Filip Palson tutaj wybiegł za linię boczną. Idealnie za pomarańczowo czarnym znacznikiem oznaczającym pierwszą próbę dla Angels Toruń. A jednak tutaj sędziowie zauważyli, że był tuż przed tym znacznikiem, a nie tuż za tym znacznikiem. No i czwarta próba, jeden jak do zdobycia. No oczywiście przy takiej odległości do zdobycia Angels nie decydują się na punt, no tylko grają tę próbę. No blisko pierwszej próby był tutaj Filip Palson, no z naszego stanowiska wydawało się, że ta pierwsza próba została zdobyta, no ale sędziowie no, byli bliżej, no, byli dokładnie nawet przy tym znaczniku, no i oni doskonale widzieli, czy wybieg za linię boczną boiska przed, czy za pomarańczowym znacznikiem. Też teraz o timeout poprosili torunianie, no muszą przez chwilę porozmawiać, no to jest też ważna akcja. Sądząc po położeniu znacznika, no nawet brakuje, no, całego jarda, a nie pojedynczych cali. No i bieg przez środek. Ale zaraz zobaczymy, jaka jest decyzja sędziów, no ale chyba ten jard został zdobyty. Tak, mamy pierwszą próbę dla Angels Toruń. No i pierwsza próba 10 jardów do zdobycia w okolicach środka boiska, ale jeszcze na swojej połowie torunianie. Próba dalekiego podania, ale to podanie nieudane, tak więc druga próba, cały czas 10 jardów do zdobycia mają zawodnicy Angels Toruń. No ale dopatrzyli się tutaj jakiegoś przewinienia ze strony defensywy Rajno Zwyżków sędziowie, no i ukarani zostali 15 jardami kary zawodnicy Zwyżkowa. No tym samym automatycznie Angels Toruń zdobyli pierwszą próbę.
No i Torunianie przenieśli się już na połowę boiska zajmowaną przez Rajnos Wyszków. Jakieś 42 jardy od pola punktowego znajdują się w tym momencie toruńskie Anioły. Ale kolejna jest flaga na boisku. Tu jeszcze powiedział coś jeden z arbitrów do jednego z zawodników Rajna z Wyszków, tak więc prawdopodobnie kara przeciwko nosorożcom z Wyszkowa. No sporo tych kart w tym spotkaniu mają zawodnicy Rajna z Wyszków. Zresztą podobnie było w poprzednim meczu, wtedy aż 70 jardów kary Wyszkowianie. Tym razem kolejne 5 do licznika kar. Pierwsza próba i 5 jardów do zdobycia dla toruńskich Aniołów. Tak więc jakieś 37 jardów od pola punktowego znajdują się Torunianie. Teraz Palson. Dalekie podanie i bardzo blisko złapania tej piłki był Szymon Wicik, ale kolejny raz widzimy, że na boisku wylądowała żółta flaga. Tym razem kara przeciwko zespołowi Angels Toruń. Tutaj mocno cofnięci zostali zawodnicy Angels Toruń, aż dziesięć jardów kary. Przynajmniej 10, myślę, że może nawet 15. No tak, sądząc teraz nawet po położeniu zaczeka 15 jardów kary przeciwko Angels Toruń. Ale szybko odrobili to Torunianie. Świetnie dostrzegł Filip Palson Szymona Wicika. No i kolejny raz przed wznowieniem gry flaga na boisku. Sporo flag, sporo przerwanej gry. No póki co ani jednego touchdownu, a powoli końca już dobiega ta pierwsza połowa meczu. Jeszcze sędziowie się naradzają przed podjęciem decyzji. No i kolejny false start toruńskich Aniołów. Oczywiście próba zostanie powtórzona, ale jak więc cały czas mamy drugą próbę, no i cały czas taką samą liczbę jardów do zdobycia. Czyli 16-15 jardów kary. Było teraz, troszeczkę odrobili dzięki podaniu do Szymona Wicika Angelsi, no ale znowu cofnięci. Tym razem o 5 jardów zawodnicy z Torunia. Palson była dalekiego podania. No i blisko złapania tej piłki był Jarosław Szylkowski, ale jednak nie opanował tego podania. Zobaczmy tutaj. Filip Palson, ta piłka spokojnie przez 40 jardów leciała w powietrzu. Podanie niekompletne, tym samym zegar zatrzymany. Próba numer 2 zmarnowana. Próba numer 3 i cały czas 16 jardów do zdobycia
dla zawodników Angels Toruń. Filip Palsson teraz decyduje się na samotny bieg przez środek, ale powstrzymany został. Quarterback Angels Toruń. No jest skromna zdobycz jardowa, ale niewiele ona pomaga. Czwarta próba, jakieś 13 jardów do zdobycia przed zawodnikami Angels Toruń. No i pojawia się formacja, która odpowiedzialna będzie za punt w ekipie Angels Toruń. O ile się nie mylę, w puntach mamy w tym momencie już po trzy punty Angels Toruń i trzy punty Rhinos Wyszków. No i teraz świetnie w obronie, świetnie, formacja specjalna Rhinos Wyszków, zobaczmy. Kopnięcie niemal złapane przez zawodników Rhinos. No i tutaj położył się na piłce kicker Angels Toruń. To jedyne, co mógł zrobić w tej sytuacji. Zamrozić piłkę, spowodować, żeby Rhinos nie miało okazji przeniesienia jej bliżej pola punktowego. Próba akcji podaniowej. Jest flaga na boisku. Zobaczymy, przeciwko komu jest ta kara. Bo akcja podaniowa udana, ale za chwilę zobaczymy. Jeżeli kara jest przeciwko Angels Toruń, no to wtedy prawdopodobnie Rhinos Wyszków tę karę odrzucą i wynik akcji zostanie uznany. Ale jeżeli kara jest przeciwko Rhinos Wyszków, no to będziemy mieli powtórzenie pierwszej próby i cofnięci zostaną Wyszkowianie. Teraz jeszcze nagadzają się sędziowie tego spotkania. No, kara przeciwko Rhinos Wyszków. Tak więc przesuwamy się w prawo. No i 20 jardów do zdobycia, powtórzenia oczywiście pierwszej próby. Zespół karany jest dodaniem lub odjęciem jardów, ale nie traci swojej próby, tak więc pierwsza próba cały czas. Spotkanie pełne walki przez większą część tej połowy. Gra toczy się w okolicach linii środkowej. Bardzo rzadko zespoły znajdują się w okolicach którejś end zone. Na początek przez flagę niezaliczone przyłożenie Rhinos Wyszków. Po chwili z tego samego powodu niezaliczone przyłożenie Angels Toruń. Ale później już tak naprawdę w okolicach 15-20 jardów od linii środkowej w każdą stronę toczy się gra. Teraz dalekie podanie Rhinos Wyszków, złapane przez zawodników Angels Toruń. Ale jednak nie opanowali Toruniami piłki, tak więc po prostu akcja będzie niekompletna. Druga próba, cały czas 20 jardów do zdobycia dla zawodników Rhinos Wyszków. Blisko złapania tej piłki był jeden z zawodników Angels Toruń i można powiedzieć, że w opanowaniu tej piłki no nawet bardziej przeszkodził mu niż pomógł kolega z drużyny.
Kolejny raz próba akcji podaniowej, tym razem podanie Daniela Krawca kompletne, no i biegnie w stronę strefy punktowej jeden z zawodników Rajno z Wyszków. Zobaczmy jeszcze raz, Daniel Krawiec tutaj, podanie na około 20-25 yardów. No i tam Christopher Jones z numerem drugim rozpoczął swój bieg, zdobył kolejne 10, może 12 yardów. No i blisko strefy punktowej Torunia znajdują się już Wyszkowianie. Kolejna pierwsza próba Rajno z Wyszków. Teraz dobry fake w wykonaniu Daniela Krawca. Zamarkował podanie na prawą stronę. Zagrał handoffa do będącego po swojej lewej stronie kolegi. No i bieg przez środek. Jest zdobycie rdowa. Druga próba, 6 yardów do zdobycia mają cały czas zawodnicy Rajno z Wyszków. No, ożywili się teraz kibice na toruńskim stadionie. Krawiec teraz szuka podania, decyduje się jednak na bieg lewą stroną, no ale powalony Daniel Krawiec. Świetnie teraz w obronie Dariusz Szylkowski. Dopadł Daniela Krawca. Zobaczmy, Krawiec szukał podania, nie mógł znaleźć żadnego wolnego kolegi, zdecydował się na samodzielny bieg. No ale tutaj dopadł i sprowadził do ziemi Dariusz Szylkowski, oznaczony numerem 34. O czas teraz poprosili zawodnicy Rajno z Wyszków. No była to akcja biegowa, tak więc zegar by się nie zatrzymał. My powoli zbliżamy się już do końca tej drugiej kwarty. No i trzeba zatrzymywać zegar, jeżeli chce się tutaj zdobyć jeszcze w tej połowie jakieś punkty. Po jednym czasie zostało każdej z drużyn. Przynajmniej jeśli dobrze odczytałem tutaj sygnalizację głównego sędziego. No i tak cofnięty został troszeczkę w tej akcji jeszcze Daniel Krawiec. Trzecia próba, 9 yardów do zdobycia. Krawiec. Nie podał, tylko decyduje się na akcję biegową, jednak flaga na boisku. Wybieg za linię boczną Daniel Krawiec, aby zatrzymać zegar. No ale za chwilę odpowiemy sobie na ważne pytanie. Przeciwko jakiej drużynie jest to kara? Jeżeli przeciwko Angels Toruń, no to Rajno z Wyszków będą zadowoleni, ale jeżeli przeciwko Wyszkowianom, no to nie tylko stracą jardy, ale także stracą nawet realną szansę na zdobycie field goala zawodnicy z Wyszkowa, no bo znajdowali się około 20 kilku yardów od strefy punktowej. To była odległość spokojnie pozwalająca na zdobycie field goala. No ale teraz kara przeciwko Rajno z Wyszków. Dziesięć yardów kary z tego, co możemy zobaczyć po znaczniku. Trzecia próba, 19 yardów do zdobycia. No tak więc muszą dobrą akcję podaniową albo długą akcję biegową zrobić teraz zawodnicy Rajno z Wyszków, no bo już z tej odległości raczej nie uda im się kopnąć za 3 punkty.
Krawiec. Dalekie podanie i teraz pytanie. Touchdown! No tak pokazuje arbiter znajdujący się w strefie punktowej. Dalekie podanie Daniela Krawca na touchdown. Tutaj próbował przeszkodzić zawodnikowi Rajna Zwyżków Tomasz Goździk. O ile dobrze dostrzegłem, przyłożenie zdobył Jakub Kowalkowski, oznaczony numerem 25. No i teraz będzie próba podwyższenia, prawdopodobnie za jeden. Jednak podwyższenie nieudane. I zobaczmy jeszcze raz to piękne podanie Daniela Krawca w stronę Jakuba Kowalkowskiego. No i po raz pierwszy w tym meczu kopać będą zawodnicy Rajnos Wyżków oczywiście. Chodzi mi tutaj o takie kopnięcie niezwiązane z pantem. A tutaj jeszcze powtórka próby podwyższenia za jeden punkt. Troszeczkę obok lewego słupka bramki znajdującej się na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu. No i piłka wypadła poza linię boczną. I teraz spróbują jeszcze swoją akcję ofensywną rozegrać zawodnicy Angels Toruń. Niestety nie wiemy, ile zostało do zakończenia pierwszej połowy, ale tego czasu nie zostało już chyba zbyt wiele. No i teraz akcja biegowa Angels Toruń. No i zdobyta pierwsza próba. Tutaj Mikołaj Kamiński popisał się świetnym biegiem. Kolejny raz próbowali bieg przez środek zawodnicy Angels Toruń. No jest symboliczna zdobycz jardowa. Ten znacznik przesunął się o jakieś 1,5 yarda, tak więc no, można powiedzieć, że druga próba 9, można powiedzieć, druga próba 8 yardów. Teraz podanie Filipa Paulsona nie znalazło drogi do Szymona Wicika. Zobaczmy raz jeszcze, Filip Paulson tutaj dostrzegł Szymona Wicika, ale ten tutaj no, musiałby wyskoczyć troszeczkę wyżej niż potrafi
żeby opanować tę piłkę. Dobre bardzo podanie teraz zawodników Andrews Toruń. Tym razem Szymon Wicik złapał piłkę. Zobaczmy. Raz jeszcze. Filip Palsson do Szymona Wicika. Tutaj podanie, które już dawało pierwszą próbę dla Andrews Toruń. No i do tego jeszcze dodatkowe 3-4 yardy zdobyte przez Szymona Wicika w biegu. Filip Palsson teraz otoczony przez zawodników Rhino z Wyszków. No i cofnięty w tej akcji Filip Palsson. No, spora strata yardowa teraz w tym momencie Andrews Toruń. No i chyba jeszcze wypuścił piłkę z rąk Filip Palsson. Może zobaczymy to po raz kolejny, jeżeli się uda, bo pojawia się na boisku formacja ofensywna Rhino z Wyszków. Pojawia się także formacja defensywna Andrews Toruń. Zobaczmy raz jeszcze tutaj Filip Palsson. Dostrzegł, że nie ma komu podać. Dostrzegł też, że jest obok niego trzech zawodników Rhino. Zdecydował się na to, aby zrobić kilka uników, ale wypuścił piłkę z rąk podczas jednego z tych uników. No i złapali tę piłkę zawodnicy Rhino z Wyszków. No i oni teraz staną przed szansą na jeszcze podwyższenie wyników w tej pierwszej połowie. Chociaż flaga na boisku. No i kara przeciwko zespołowi z Wyszkowa. Fall start, czyli tradycyjne 5 jardów kary, więc pierwsza próba 15 jardów do zdobycia. Daniel Krawiec szuka teraz podania. No i sędziowie pokazują, że podanie niekompletne. Teraz pytanie, czy w ogóle można to uznać za podanie. Czy to było podanie w stronę któregoś z zawodników, czy po prostu z tego miejsca, gdzie upadł na ziemię Krawiec, rozpoczynać będą zawodnicy z Wyszkowa. No jednak uznane to zostało za podanie niekompletne. Tak więc druga próba 15 jardów do zdobycia. No i teraz z kolei akcją biegową zabłysnął Daniel Krawiec. A nie, tutaj jednak jeszcze podał do Bartosza Szymańskiego. Takie krótkie podanie, 4 jardy w prawą stronę. No i Bartosz Szymański, znany ze świetnych akcji powrotnych, tym razem przeciwko Angelsom w dobrej akcji biegowej. Trzecia próba. 8, może 7 jardów do zdobycia. Akcja podaniowa. No i kolejne kompletne podanie. Zobaczmy raz jeszcze. Daniel Krawiec tutaj dopatrzył
wypatrzył na prawej stronie jednego ze swoich kolegów. No i pierwsza próba już tylko znacznik z próbami przy linii bocznej boiska, tak więc można powiedzieć, że first and goal w tym momencie dla drużyny Rajna z Wyszków. Bieg przez środek, no i są ręce w górze. Tak więc kolejny touchdown dla drużyny Rajna z Wyszków. Już mamy 12 do 0. No nie układa się to druga kwarta spotkania po myśli zawodników Angels Toruń. Tutaj kolejnym świetnym biegiem popisał się Bartosz Szymański i to on zdobył przyłożenie dla ekipy Rajna z Wyszków. Przypomnijmy, że wcześniejsze przyłożenie po akcji podaniowej zdobył Jakub Kowalkowski, tak więc 12 do 0 prowadzą w tym momencie zawodnicy Rajna z Wyszków po przyłożeniach zdobytych przez Jakuba Kowalkowskiego i Bartosza Szymańskiego. No i tym razem kopnięcie udane. Mateusz Lubański podwyższył za jeden punkt. Tak więc 13 do 0 w tym momencie dla Rajna z Wyszków. No już dwa przyłożenia różnicy między obydwiema ekipami. Ta przewaga Rajna z Wyszków w tych końcowych fragmentach drugiej kwarty dosyć wyraźna. No i teraz złapana piłka przez zawodników Angels Toruń. Świetna akcja biegowa powstrzymana przez Rajna z Wyszków. No zobaczmy raz jeszcze. Po złapaniu bardzo szybko minął aż 8 zawodników Rajna z Wyszków. Gracz Angels Toruń w bardzo szybkim tempie minie tych 8 zawodników. No i przez chwilę wydawało się, że naprawdę to może być świetna akcja powrotna, ale powstrzymana w okolicach linii środkowej przez defensorów z Wyszkowa. Jeszcze o timeout teraz poprosili zawodnicy Angels Toruń, to ich ostatnia przerwa w tej połowie. Druga próba cały czas 10 jardów do zdobycia. Pierwsza akcja podaniowa nieudana dla Angels Toruń.
Teraz kolejny raz. Filip Paulsson. Kolejna nieudana akcja podania w Angel Staroń, to już trzecia próba, cały czas 10 yardów do zdobycia. Angelisi w niezbyt ciekawym położeniu pod koniec tej drugiej kwarty. Na początku bardzo wyrównane spotkanie, sporo gry w środkowych strefach boiska. No i teraz po raz kolejny cofnięty, rozgrywający Angel Staroń, Filip Paulsson. No i próba numer 4, a tych yardów zobaczmy. 15, no ale już nie będziemy grali w tej połowie. Koniec pierwszej połowy, Rhinos Wyszków prowadzą 13-0 po pierwszej ciekawej dosyć połowie. Angelsi przez długi czas toczyli wyrównany bój z Nosorożcami z Wyszkowa, ale w końcowej fazie drugiej kwarty dwa razy zostali ukuci przez Nosorożce, no i przegrywają 0-13. Mają teraz czas na rozmowy w szatni, mają czas na zebranie sił, a my zapraszamy na kilkanaście minut przerwy, po których wrócimy już na trzecią i czwartą kwartę tego spotkania.
dobiega końca przerwa w spotkaniu. Angels Toruń i Rhinos Wyszków jak na razie po pierwszej połowie prowadzą goście 13-0. No i trzeba przyznać, że zawodnicy po powrocie z szatni, tudzież z takiego zagajnika z drzewami, bo Angelsi nie weszli nawet do budynku, w którym mają szatnię, po prostu skoszarowali się między drzewami, w cieniu, odpoczęli przez chwilę, porozmawiali. Natomiast zawodnicy Rhinos pod budyneczkiem z szatniami tam też mieli chwilę dyskusji. No i wrócili na boisko zawodnicy obydwu drużyn. No po powrocie nie potrzebowali już zbytnio dogrzania swoich organizmów, ponieważ naprawdę w Toruniu dzisiaj bardzo, bardzo ciepło. 26 stopni, słońce w pełni, tak naprawdę pojedyncze małe białe chmurki na niebie. No i zawodnicy w pełnym oczywiście rynsztunku do futbolu amerykańskiego, te wszystkie ochraniacze, kaski, stroje, no to one no nie są zbyt przewiewne, no i nie powodują tego, że gra dzisiaj jest komfortowa. No, w troszeczkę lepszej sytuacji akurat toruńskie anioły, one na biało z niebieskimi elementami, natomiast wyszkowianie w czarnych strojach tutaj są w pełni wystawieni na promienie słoneczne. Dalekie kopnięcie zawodników Rhinos Wyszków. Próbował tutaj opanować piłkę Marek Kucharski. A nawet dobrze nie złapał tej piłki Marek Kucharski. Tak naprawdę w momencie jej opanowania został już powalony przez Wyszkowian. Pierwsza próba 10 yardów do zdobycia przed zawodnikami Angels Toruń. 33 yardy od swojego własnego pola punktowego znajdują się teraz torunianie. No i próba akcji biegowej przez środek. Jest symboliczna. O, nawet nie taka symboliczna, bo 5-yardowa zdobycz. Niezła akcja Mikołaja Kamińskiego. O, druga próba 5 yardów do zdobycia przez zawodnikami Angels Toruń. Pierwsza akcja dosyć udana dla Torunian. No i próba powtórki, tym razem już takiej zdobyczy jardowej nie ma. Chyba nawet, no tak, cofnięty nawet lekko ten znacznik, tak więc trzecia próba i 7 yardów do zdobycia. Jeszcze przed kolejnym posiadaniem zmiana w ekipie Angels Toruń. Tutaj ucierpiał w jednym ze starć Maciej Szymański. Teraz krótkie podanie do Mikołaja Kamińskiego. Tańczy z piłką Kamiński, no ale teraz jest trzech zawodników Rhinos Wyszków obok Mikołaja Kamińskiego. Czwarta próba do zdobycia 6 yardów, no i formacja specjalna Angels Toruń. Nie ryzykują torunianie. Będą kopać piłkę. Czwarty punt torunian w tym spotkaniu. No i tutaj czyha już na tę piłkę Jakub Kowalkowski, zdobywca pierwszego przyłożenia dla drużyny Rhinos Wyszków. Ale dosyć szybko powalony został ten zawodnik na ziemię. No
No i na boisku za chwilę pojawi się formacja ofensywna Rajna z Wyszku. Widzimy, że na boisku jest już defensywa Angels Toruń. Jeszcze przedłużają to wznowienie zawodnicy Rajna z Wyszków. Z tej akcji zbyt wiele nie wynikło. Druga próba, jakieś 12 jardów do zdobycia w tym momencie. Przewaga Rajna z Wyszków jest dosyć wyraźna, no ale cały czas ten mecz jest jeszcze otwarty. Tutaj tylko dwa przyłożenia. Tak naprawdę przed chwilą rozpoczęła się trzecia kwarta tego meczu. Tak więc czasu jeszcze dosyć dużo. Teraz jeszcze kolejne zamieszanie, chyba kolejna flaga była na boisku. Sporo też flag, sporo walki w obydwu ekipach. Krawiec szukał podania, ale zdecydował się na oddanie piłki do Bartosza Szymańskiego i ten powalony pobiegł środkiem. No może zdobyli yard, może dwa, ale nie więcej w tym momencie zawodnicy Rajna z Wyszków, tak więc trzecia próba i 10 jardów do zdobycia. No i prawdopodobnie kluczowe dla tego posiadania, rozegrania akcji. Albo zdobędą teraz pierwszą próbę, albo do tego się znacząco przybliżą, albo będą pantować. No i teraz musimy zobaczyć dokładnie, w jakim miejscu powalony został Daniel Krawiec. No nie było to jeszcze w polu punktowym, chociaż bardzo blisko te linie pola karnego i pola punktowego. Przypomnijmy, że powalenie zawodnika z piłką w jego własnym polu punktowym to 2 punkty. Jeżeli Daniel Krawiec zostałby powalony we własnym polu punktowym, wtedy Angels Toruń przegrywaliby już 2 do 13. No i teraz kolejna kara przeciwko Rajnom z Wyszków. 5 jardów kary, no i praktycznie z własnego pola punktowego rozpoczynać będą swoją czwartą próbę zawodnicy Rajnom z Wyszków. No i oczywiście pantują, w pantach mamy po 4. No i wysoko ta piłka leciała, ale niezbyt daleko, tak więc dosyć blisko pola punktowego Rajna z Wyszków będą za chwilę zawodnicy formacji ofensywnej Angels Toruń. Pięć jardów od pola punktowego Rajna z Wyszków są w tym momencie toruńskie anioły. Filip Palson, krótkie podanie
w lewą stronę. No i tutaj bardzo blisko touchdownu był Mateusz Frela. Jeszcze chyba trochę niepotrzebnie zwątpił w to, że ma przed sobą otwartą drogę do pula punktowego Mateusz Frela. Otrzymał piłkę, minął jednego rywala, a następnie wystarczyło biec wzdłuż linii bocznej do pola punktowego, ale on przez chwilę jeszcze spojrzał, co się dzieje wokół niego, dlatego dopadli do niego już defensorzy Rajno Zwyczków. Zobaczmy teraz jeszcze. Daniel Krawiec do Mateusza Freli. Frela tutaj właśnie minął rywala, no i mógł już biec, ale troszeczkę spowolnił i dopadł go jeden z zawodników Rajno Zwyczków. No ale mimo tego jest cały czas pierwsza próba dla Angels Toruń. Teraz próba akcji biegowej przez środek. Bieg Filip Klauze. Jest zdobycz jardowa, ale też niezbyt duża. Druga próba, no i no można nawet powiedzieć też, że 10 jardów, no chociaż te znaczniki no nie leżą idealnie równo. No i mini troszeczkę bliżej pola punktowego jest ten znacznik z próbami. Teraz Mikołaj Kamiński. Kamiński biegnie prawym skrzydłem, no i powalony. Ale bardzo blisko pola punktowego. Rywali są już Torunianie. Mamy trzecią próbę, 2 jardy do zdobycia, a do pola punktowego pozostało tych jardów może 5. Jeszcze o czas teraz poprosił sztab szkoleniowy Angels Toruń. No, są blisko pola punktowego rywali Torunianie. No, chcieliby zmniejszyć tę odległość dzielącą ich od Rajno Zwyczków na 2 touchdowny. To nie jest zbyt komfortowa sytuacja. Cały czas 13-0 dla Rajno Zwyczków, chociaż Angels Toruń z pewnością już w następnym posiadaniu będą chcieli zmienić ten stan rzeczy. Jest Palson, jest Kamiński. Jest też Filip Klauze. Bardzo blisko Palsona. No i Filip Palson zdecydował się na indywidualną akcję, na bieg przez środek. No i mamy pierwszą próbę dla Angels Toruń. No i teraz Torunianie tak naprawdę kilka jardów od pola punktowego rywali. 3, może 4. Tak więc już te pomarańczowe znaczniki nie są potrzebne. I Torunianie mają 4 próby na zdobycie przyłożenia. Kolejna akcja biegowa przez środek. No i teraz tylko patrzymy na ręce sędziów. No przesunęli się trochę w stronę pola punktowego Torunianie. Ale cały czas nie ma przyłożenia. Druga próba, no i może 3 w tym momencie jardy do zdobycia mają zawodnicy Angels Toruń. Ależ ciekawa sytuacja. Torunianie od pewnego czasu w tym swoim ofensywnym ranie próbują biegów przez środek albo też biegów do skrzydła, ale cały czas formują akcje biegowe. Może teraz zdecydują się na inne rozwiązania, może też będą próbowali zdobyć kolejne jardy, bo tak naprawdę już bardzo niewiele dzieli ich od pola punktowego rywali. No i kolejna akcja biegowa, tym razem Mikołaj Kamiński. Kamiński! No i mamy touchdown. Pierwszy touchdown dla Angels Toruń w tym spotkaniu. Mikołaj Kamiński bieg na prawe skrzydło. No i w ten sposób Mikołaj Kamiński zdobył touchdown dla toruńskich aniołów. Zobaczmy teraz jeszcze.
Mikołaj Kamiński spojrzał, że bieg przez środek praktycznie nie jest możliwy, to uciekał do prawego skrzydła. Tutaj jeszcze złapał go za nogę jeden z defensorów Rajno Zwyżków, a konkretnie Mateusz Lubański, ale nie był w stanie powstrzymać Kamińskiego. No i mamy pierwszy touchdown dla Rangers Toruń, 6-13, no i za chwilę Torunianie staną przed szansą na podwyższenie. Sądząc po ustawieniu, decydować się będą na podwyższenie za jeden punkt. Jest już gotowy do kopnięcia Tomasz Goździk. No i ręce sędziów po raz kolejny w górze. Mamy 7-13. No i już tylko jedno przyłożenie od rywali. Są w tym momencie Torunianie. Bardzo dobre rozpoczęcie trzeciej kwarty w wykonaniu toruńskich Aniołów. Co prawda w swoim pierwszym ofensywnym ranie nie zdobyli zbyt wielu yardów, ale potem dosyć szybko odzyskali piłkę, zmusili Rhinos do pantu, który nie był zbyt udany. Mieli już do pokonania tylko 30 kilka yardów aż do pola punktowego. No i Torunianie tej szansy nie zmarnowali. Najpierw przesunęli się bardzo blisko pola punktowego, a potem stopniowo po 2, po 3 yardy zbliżali się do wymarzonych 6 punktów. No i za chwilę po raz kolejny wykowywać piłkę będą zawodnicy Angels Torunia. Konkretnie robić to będzie Tomasz Goździk. Goździk już gotowy do kopnięcia. No i też, tak jak już wspominałem, w pierwszej połowie nie chcą powtórki z rozrywki z gracze Angels Toruń. W zeszłym tygodniu stracili 2 przyłożenia po akcjach powrotnych. Teraz wykopują bezpiecznie za linię końcową albo za linię boczną boiska. I teraz 4 próby na zdobycie 10 yardów będą mieli oczywiście zawodnicy Rhino Zwyżków. Oni teraz może podrażnieni stratą tego pierwszego przyłożenia w tym meczu. No i pierwsza akcja Rhino Zwyżków również niezbyt udana. Niemal od razu powalony został zawodnik ofensywy. Zobaczmy, oddał piłkę do Bartosza Szymońskiego Daniel Krawiec, ale Daniel Krawiec nawet nie zdołał pokonać 2 yardów do przodu. Druga próba i 12 yardów do zdobycia przed zawodnikami Rhino Zwyżków. No i mamy przechwyt zawodników Angels Toruń. Czy będzie touchdown? Pędzi teraz w stronę pola punktowego zawodnik Angels Toruń. Złapał go rywal. Pędzi Adrian Kuźniewski. Jeszcze nawet w momencie, kiedy złapał jego nogę jeden z rywali, on jeszcze dalej biegł i pokonał kolejne 3-4 yardy. Zobaczmy to jeszcze raz. Adrian Kuźniewski. No i w tym momencie był już złapany, ale zobaczmy jeszcze. Yard. 2. Jeszcze jeden podskok. No i troszeczkę bliżej, te upragnione cale, bliżej pola punktowego rywali chciał się znaleźć Adrian Kuźniewski. No i teraz Torunianie w ofensywie. Nawet nie ma już pomarańczowych znaczników. To znaczy, że Torunianie są w tak zwanym red zone. No i mają mniej niż 10 yardów do zdobycia touchdownu. Ale zanim rozpoczną swój ofensywny run Torunianie, to poproszę o kolejny czas. No, 8 yardów od pola punktowego rywali są w tym momencie Torunianie.
mają 4 próby na zdobycie punktów. Są w dosyć komfortowej sytuacji w tym momencie. No, mogą decydować się na jakąś akcję podaniową lub też mogą kontynuować swoją dobrą dyspozycję w akcjach biegowych. No i stopniowo po 2-3 jardy przybliżać się, tak aby w trzeciej próbie zdobyć przyłożenie. Przypomnijmy, że chwilę temu pierwsze przyłożenie dla Angels Toruń zdobył Mikołaj Kamiński. No i pod koniec drugiej kwarty dwa przyłożenia zdobyli zawodnicy z Wyszkowa. No i teraz też w bardzo krótkim odstępie czasu dwa przyłożenia zdobywa Mikołaj Kamiński. Dwa przyłożenia zdobywają Toruń Angels. No i mamy remis po 13, a za chwilę Torunianie będą mogli nawet wyjść na prowadzenie po raz pierwszy w tym spotkaniu, ponieważ staną przed szansą na podwyższenie. Pierwsze kopnięcie Tomasza Goździka udane. Za chwilę stanie przed szansą na drugą próbę. Tak więc Mikołaj Kamiński, dwa przyłożenia zdobyte naprawdę w bardzo krótkim odstępie czasu. Ale jednak tutaj flaga na boisku i to przyłożenie nie zostało zaliczone. Jeszcze do tego 10 yardów kary przeciwko Angels Toruń, powtórzenie pierwszej próby i 18 yardów od pola punktowego są Torunianie. Tym razem próbowały anioły akcji biegowej przez środek, ale kolejny raz flaga na boisku. Jeszcze dyskutują między sobą arbitrzy tego spotkania. No i teraz kara przeciwko Rajno z Wyszków, sądząc po tym, jak ustawiły się zespoły. No i mamy cały czas pierwszą próbę. No i tych yardów kary 10, więc wracamy do tego miejsca, w którym byliśmy chwilę temu. Do tego miejsca, z którego Torunianie udali się do strefy punktowej rywali, ale przyłożenie nie zostało zaliczone ze względu na jedno przewinienie toruńskich aniołów. Teraz Filip Palson. Akcja podaniowa udana. Podanie zostało złapane. Piłka została opanowana, ale Szymon Wicik nie był jeszcze w polu punktowym. No więc druga próba. No i dwa jardy do zdobycia. Chociaż no wypad trochę bliżej tej linii oznaczającej 5 yardów, tak wydawało się na powtórce. No to widzimy, że ten znacznik z liczbą prób z kolei bliżej endzony. Podanie Filip Palson do Mateusza Freli. No i przesuwają się ocale Torunianie. Trzecia próba. No i chyba jeden yard do zdobycia w tym momencie. Chociaż teraz jeszcze spojrzałem, że no z naszego stanowiska my jesteśmy na poziomie boiska. No ta odległość jest troszeczkę jakby spłaszczona. Ale jest touchdown! No i nie ma żadnej flagi. Teraz spojrzałem dobrze. Nie ma żadnej flagi na boisku, tak więc ten touchdown na pewno zostanie uznany. No i znowu to przyłożenie. Filip Palson, zawodnik, który
Rozgrywa dzisiaj swoje trzecie spotkanie w tym sezonie dla Angels Toruń. Pierwszy mecz, no niemal prosto z samolotu, przeciwko Seahawks Gdynia. Ostatnie spotkanie pokazało, że Filip Paulsson jest wartościowym zawodnikiem, który z pewnością odmieni troszeczkę grę ofensywną Angels Toruń. No i do tego jeszcze Tomasz Goździk podwyższa za jeden punkt. No i Angels Toruń pierwszy raz w tym meczu wychodzą na prowadzenie 14 do 13. No i jeszcze kilka minut temu, no spojrzałem na zegarek, no kilkanaście minut temu zespół z Wyszkowa prowadził 13 do 0, teraz jednak dwa bardzo szybkie przyłożenia zdobyte przez Angels Toruń powodują, że tak naprawdę to Torunianie są bliżej zwycięstwa w tym spotkaniu. No i chyba na to czekali zawodnicy Angels Toruń, na to, żeby zdobyć pierwsze przyłożenie, drugie poszło im już o wiele łatwiej. Brakowało teraz jeszcze jednego zawodnika w formacji specjalnej Angels Toruń, ale szybko tutaj przybiegł Mateusz Kruszczyński. No i dalekie kopnięcie Tomasza Goździka. No i tak jak już mówiłem, starają się wyciągnąć wnioski z poprzedniego meczu zawodnicy Angels Toruń. Nie dają szansy zespołowi z Wyszkowa na udane akcje powrotne. Wykopują albo za linię boczną, albo za linię końcową. No i teraz kolejny raz w ataku Rhinos Wyszków. No teraz jeszcze ofensywa Angels Toruń krzyczy do swojej defensywy, że chce piłkę, że chce mieć okazję na zdobycie kolejnego touchdownu. Chociaż teraz jest świetna akcja zawodników z Wyszkowa. O, świetna akcja, kolejna świetna akcja Bartosza Szymońskiego, autora drugiego przyłożenia dla drużyny Rhino z Wyszków. No i musi opuścić boisko Bartosz Szymański. Znoszony jest teraz przez kolegów z drużyny. Zresztą widzimy już, że też podnieśli się ratownicy medyczni. No jest pierwsza próba. Pierwsza próba 10 jardów do zdobycia przed zawodnikami Rhino z Wyszków, a w poprzedniej akcji no, zdobyli około 20 jardów, tak więc no, udane rozpoczęcie swojego ofensywnego runu w wykonaniu Rhino z Wyszków. No i teraz świetnie defensywa Angels Toruń, powalony, rozgrywający bardzo szybko, no i strata jardowa zawodników Rhino z Wyszków. Druga próba, 13 jardów do zdobycia. A może nawet 15. Teraz nieudana akcja podaniowa. B
Będzie trzecia próba, cały czas 15 jardów do zdobycia. Patrzymy tutaj, co się będzie działo. Kolejna nieudana akcja Rhino z Wyszków. No nie mogą się w tej kwarcie odnaleźć na boisku zawodnicy formacji ofensywnej Rhino z Wyszków. Po raz kolejny, po raz piąty w tym meczu pantować będą Wyszkowianie. No i mamy też teraz odkopnięcie, zobaczymy. Jak będzie wyglądała akcja powrotna Angels Toruń. Teraz złapana piłka przez Adriana Kuźniewskiego. No ale dosyć szybko powalony zawodnik. Wcześniej występujący w Bydgoszcz Archers. Teraz Angels Toruń. Chociaż na boisku jeszcze flaga. No i kara przeciwko Rhino z Wyszków i przenosimy się. 15 jardów w stronę pola punktowego Rhino z Wyszków. Tak więc jesteśmy jakieś 42-43 jardy od pola punktowego. No i rozpoczynamy kolejny ofensywny serial drużyny Angels z Toruń. Ale więc się zakończyła się trzecia kwarta. Tak więc zawodnicy... Zmienią się stronami. No i tak naprawdę jak sędziowie odmierzyli 15 jardów w jedną stronę, no to teraz będą musieli się cofnąć na drugą połowę. Tak więc chwila chodzenia w jedną i drugą stronę. 27 minut tyle trwała ta trzecia kwarta spotkania. Za chwilę przekroczymy granicę 2 godzin. Przypomnijmy tylko, że ten mecz rozpoczął się o godzinie 14:30, ale teraz Filip Palson na lewe skrzydło. Świetny bieg teraz Mikołaja Kamińskiego, autora pierwszego przyłożenia dla toruńskich aniołów. Teraz Mikołaj Kamiński w świetnej akcji biegowej zdobywa pierwszą próbę dla Angels Toruń. Chociaż nie ma tej pierwszej próby ze względu na karę. Kolejna kara, tym razem przeciwko drużynie Angels Toruń. Tak więc powtórzenie pierwszej próby, ale tych jardów do zdobycia nie 10, tylko 20. No sporo kar w tym pojedynku. Jestem przekonany, że drużyna Angels Toruń no, w tym meczu będzie miała najwięcej kar w tym sezonie dotychczas. 45 jardów kary przeciwko ekipie Rhino z Wyszków w zeszłym tygodniu, a w trzech poprzednich spotkaniach razem wziętych tych jardów kary jedynie 12. No i teraz kolejne 5 jardów kary przeciwko Angels Toruń. Pierwsza próba 25 jardów do zdobycia.
no jak przez chwilę wydawało się, że sytuacja ofensywy Aniołów jest świetna po tym biegu Mikołaja Kamińskiego, ale ten bieg również nie przyniósł żadnego skutku ze względu na to, że na boisku wylądowała flaga. Teraz dalekie podanie, no i złapane przez Mateusza Frele, ależ podanie teraz Filipa Palsona. A sytuacja teraz ofensywy Angels Toruń zmienia się niczym w kalejdoskopie. Byli w świetnej sytuacji, cofnięci przez kary aż o 15 yardów. No i potem pierwsza próba, 25 yardów do zdobycia. No ale rzucił na 35, może 40 yardów piłkę Filip Palson. Trafiła ona idealnie w ręce Mateusza Freli. Ten jeszcze dzięki swojemu biegowi dodał kolejne 10 yardów. No i kolejny raz w red zone zespół Angels Toruń. No i kolejna szansa na zdobycie przyłożenia. Cztery próby będą mieli Torunianie na zdobycie kolejnego, trzeciego już w tym meczu touchdownu. Teraz próba biegu przez środek Mikołaj Kamiński. Jeszcze nie ma touchdownu. Ale przesuwają się. Kolejny raz Torunianie, będąc już blisko strefy punktowej, nie szukają dróg na skróty, tylko stopniowo po 2, po 3 yardy zbliżają się do endzony, no i wtedy starają się zdobyć przyłożenie. Tak też było w tym wypadku. Teraz tych yardów może 6 do zdobycia. A druga próba. O, teraz pośliznął się. Na piłce jeden z zawodników Angels Toruń. Był to chyba Filip Klause. No ale teraz trzecia próba Torunian. Do zdobycia też jeszcze około 6 yardów w tym momencie. No i Torunianie mają spokojnie jedno posiadanie, aby rozegrać piłkę, aby spróbować akcji biegowej albo spróbować akcji podaniowej, a potem no, mogą też zdecydować się na kopnięcie na bramkę za 3 punkty. Co prawda nie da to im zbyt wiele, bo cały czas będzie to odległość jednego touchdownu między zespołami, no ale wtedy ewentualny field goal dla Rhinos nie da zwycięstwa Wyszkowianom. Akcja podaniowa. Szukał tutaj Mateusza Freli Filip Palson. Ale tym razem nie opanował piłki Mateusz Frela. No i zobaczmy teraz, pojawiają się roszady w formacji Angels Toruń. No to oznacza prawdopodobnie ten scenariusz, o którym mówiłem jedno posiadanie wcześniej. Tak więc będą próbowali kopnięcia na bramkę za 3 punkty zawodnicy Angels Toruń. Tym samym zapewnią sobie taką sytuację, że jeżeli kopać na bramkę będą zawodnicy Rhinos Wyszków, no to wtedy nie wygrają tego spotkania. No i teraz wszystko w rękach, a tak właściwie w nogach Tomasza Goździka. No ale samo kopnięcie, no to jest nie tylko, właściwie sam fakt kopnięcia, no to też musi jeden z zawodników dobrze przytrzymać piłkę, też swoje musi zrobić linia, aby dać czas zawodnikowi na przytrzymanie piłki oraz zawodnikowi kopiącemu na kopnięcie tej piłki. Chociaż chyba po naradzie jednak będą grali Torunianie. Jest tam Kamiński, jest tam także Filip Palson. Nie ma jednak Goździka oznaczonego numerem 4. Filip Palson. No i mamy touchdown! Chociaż nie, jednak nie. Tutaj złapał piłkę Jarosław Szylkowski. Ale zanim wylądował na ziemi,
dopadł do niego Miles. Tak przynajmniej mi się zdawało z tej perspektywy. No i już blisko euforii byli zawodnicy Angels Toruń, ale jednak przyłożenia nie ma. Zobaczmy teraz jeszcze. Zaryzykowali zawodnicy Angels Toruń. Nie zdecydowali się na kopnięcie za 3 punkty. Chcieli rozszerzyć tę grę, spowodować, że nawet przyłożenie, ewentualnie zdobyte przyłożenie przez Rajno z Wyszków, nie da zwycięstwa gościom. No i teraz oczywiście z tego samego miejsca, gdzie Torunianie piłkę stracili, rozpoczną swoją akcję ofensywną zawodnicy Rajno z Wyszków. No i świetne rozpoczęcie ofensywnego ranu. Od razu szybko zdobyta pierwsza próba. Z pewnością mogą sobie teraz pluć w brodę zawodnicy Angels Toruń. Nie zdecydowali się na kopnięcie za 3 punkty. Ryzykowali. No już wydawało się, że ta piłka po rzucie Filipa Polsonsa trafi w ręce Jarosława Szylkowskiego. No ale teraz zobaczmy, co wyczyniają zawodnicy ofensywy. Rajno z Wyszków złapał tę piłkę. Bartosz Szymański, jest zdobycz jardowa, ale niezbyt duża. Jest kolejna pierwsza próba dla Rajno z Wyszków. No i bieg przez środek. Ale powstrzymany teraz Bartosz Szymański. No i jest teraz też zdobycz jardowa, ale już o wiele mniejsza niż w poprzednich posiadaniach. Dwie pierwsze próby z rzędu zawodników Rajno z Wyszków. Teraz też kilkujardowa zdobycz. Tutaj od 10 minut trwa już czwarta kwarta tego spotkania. Teraz dalekie podanie Daniela Krawca, złapane przez zawodników Rajno z Wyszków. No i mamy touchdown na przyłożenie. Zdobył oznaczony numerem 25 Jakub Kowalkowski. No i byli blisko tego Angelsi, aby prowadzić 20 do 13. Tymczasem bardzo szybko Rajno z Wyszków przejęli piłkę. No i tak naprawdę w 4 próbach przenieśli ją praktycznie przez całe boisko, zdobywając przyłożenie. Ale teraz podwyższenie nie będzie udane. Źle złapał piłkę jeden z zawodników Rajno z Wyszków, nie był jej w stanie przygotować dla kickera. No i podwyższenie nieudane. No i muszą teraz zawodnicy Angels Toruń wziąć się w garść. Jeżeli jeszcze kilka chwil temu chcieliby, aby ten mecz skończył się jak najszybciej, teraz jest zupełnie odwrotnie. Chcą, aby to spotkanie trwało jak najdłużej. No ale sytuacja Torunian nie jest łatwa. W trzeciej kwarcie wykorzystali sporą część swoich przerw na żądanie, tak więc nie mają zbyt wielu okazji na zatrzymanie zegara po akcji biegowej. Będą musieli decydować się na akcje podaniowe, no ale to już za chwilę. Teraz zobaczymy, jak wypadnie akcja powrotna, albo i nie zobaczymy, bo piłka poza linią boczną.
teraz z okolicy 35 yarda od własnego pola punktowego rozpoczynać będą swój ofensywny serial zawodnicy Angels Toruń. No i muszą zdobyć przyłożenie, jeżeli chcą wygrać to spotkanie. No i teraz Mikołaj Kamiński. Długi bieg, ale nie był to bieg do przodu, tylko raczej w bok. I tak naprawdę nawet strata jardowa Torunian. Druga próba, 15 jardów do zdobycia, 6 minut do końca spotkania pozostało w tym momencie. Teraz próba akcji podaniowej, ale też to podanie powstrzymane, nie było ono kompletne. No i nieciekawa sytuacja ofensywy Angels Toruń. Trzecia próba, 15 jardów do zdobycia. No ale przypomnę, że ta sytuacja w tym spotkaniu, sytuacja ofensywy czy sytuacja defensywy zmieniała się dosyć często i dosyć znacząco. No, przed chwilą też było tak, że Torunianie byli bardzo blisko touchdownu, a touchdown zdobyli zawodnicy z Wyszkowa. Wcześniej też wydawało się już, że Torunianie za chwilę piłkę stracą, a zdobyli, a byli blisko tak naprawdę przyłożenia. No ale teraz czwarta próba, cały czas 15 jardów do zdobycia, no i pojawiają się zawodnicy formacji specjalnej Angels Toruń, tak więc będą pantować zawodnicy z Grodu Kopernika. Jeszcze kara przeciwko Angels Toruń, tak więc bardzo nieciekawa sytuacja. Czwarta próba, 20 jardów do zdobycia. No ale tak naprawdę to już pewne jest przecież, że Toruń nawet nie będą próbowali zdobyć tych 20 jardów. Będą odkopywać piłkę. Mateusz Frela teraz, dalekie kopnięcie w stronę Jakuba Kowalkowskiego. Ten biegnie z piłką. Kolejny świetny bieg tego zawodnika. No i tak naprawdę na połowie Angels Toruń rozpoczynać będą swój ofensywny serial futboliści Rajno z Wyszków. Bardzo komfortowa sytuacja tego zespołu. Zerwał się wiatr nad stadionem w Toruniu, ale też odbyła się jedna próba zespołu Rhinos, dwujardowa zdobycz Wyszkowian. Teraz podanie kompletne, na pewno będzie pierwsza próba dla Rhinos Wyszków, ale czy będzie touchdown? No chyba nie, no tutaj z naszej perspektywy wydawało się, że zdecydowanie wybiegł za linię boczną zawodnik Rajno z Wyszków.
Daniel Krawiec. Podanie na około 20 yardów w przód. Złapane, no to na pewno. Piłka opanowana, Bartosz Szymański. Minął jednego, minął drugiego zawodnika, ale już tutaj jak koło niego było trzech rywali, no to wybieg za linię boczną boiska. No i pierwsza próba Rajno z Wyszków i tak naprawdę do pola punktowego 4, może 5 yardów. I nawet już nie ma pomarańczowych znaczników. Już w tym momencie jest first and goal. Zdobyty yard, może 2. No i w bardzo komfortowej sytuacji są w tym momencie zawodnicy z Wyszkowa, prowadzą. Prowadzą 5 punktami, no i są blisko zdobycia kolejnego przyłożenia. Akcja udana, ale cały czas nie ma touchdownu. Trzecia próba i może 3, może 2 yardy. Chociaż na boisku wylądowała jeszcze flaga, zobaczmy. W tym momencie ta trawnik nie dotknęła trawnika. No i 10 yardów kary przeciwko Rajno z Wyszków, tak więc powtarzamy drugą próbę, ale do zdobycia mamy nie 4 jardy, tylko tych jardów 14. No i kolejny raz krzyczą, że chcą piłkę zawodnicy ofensywy Andrzej Storuń. Teraz dalekie podanie, no ale nie złapał, nie opanował tej piłki Bartosz Szymański. A korzystając z okazji, że jeden z tutaj zawodników mógł złapać piłkę, pozdrawiamy jednego z najlepszych specjalistów w sprawie łapania piłki, jednego z najlepszych wide receiverów w całej LFA, czyli Jakuba Mazana, który z pewnością trzyma teraz kciuki za Angels Toruń, wychowanek tej toruńskiej drużyny od kilku dobrych lat w Seahawks Gdynia. Trzecia próba Rajno z Wyszków, 14 yardów do zdobycia. Zobaczmy, na jakie rozwiązanie ze swojego playbooka zdecydują się teraz zawodnicy Rajno z Wyszków. Możliwe, że ta sytuacja, która istnieje w tym momencie, jest kluczowa dla dalszych losów spotkania. Do końca meczu pozostały może 3 minuty, może nawet mniej. Z pewnością dystans dwóch przyłożeń, no mógłby już rozstrzygnąć, może niejednoznacznie, kwestię zwycięstwa w tym meczu, ale zdecydowanie dałby sporo argumentów dla drużyny Rajno z Wyszków. Teraz jednak to podanie kompletnie nieudane. Czwarta próba i tych yardów 14 do zdobycia. Na jakie rozwiązanie zdecydują się Wyszkowianie? No oni mogą kopać na bramkę. Byłoby to z pewnością ciekawe rozwiązanie. Zdobycie 3 punktów powodowałoby, że mieliby tych punktów 22. No i Angelsi, zdobywając przyłożenie, musieliby ryzykować akcją za 2 punkty, aby wyrównać stan spotkania.
No i chyba też podsłuchują nasz stream zawodnicy Rhino z Wyszków, bo teraz zobaczyłem, że w ostatniej chwili pojawił się kicker zespołu z Wyszkowa, Mateusz Lubański. On teraz otrzymuje piłkę, no i od tego kopnięcia zależy bardzo dużo. Ale kopnięcie nieudane. Tutaj obok prawego słupka bramki Angels Toruń wylądowało to kopnięcie. Zobaczmy jeszcze raz. No ale Państwo tego no nie mogli widzieć, ale no tutaj pomogła troszeczkę natura zawodnikom Angels Toruń. Zawiało od wschodu i też ten wiatr no, miał wpływ oczywiście na piłkę po tym kopnięciu. Bo przez jakiś czas wydawało się, że to kopnięcie jest niezłe, że to kopnięcie Mateusza Lubańskiego może znaleźć się między słupkami i może no, być bardzo pomocne dla zawodników Rhino z Wyszków. Ale teraz to już jest historia. Teraz offense Angels Toruń, ale pierwsza akcja, jak na razie pierwsza próba nieudana, tak więc druga próba i 10 yardów cały czas do zdobycia. Leży jeszcze po tym podaniu na ziemi jeden z liniowych Angels Toruń. O, to kolejny raz chyba Maciej Szymański. Naprawdę ciekawe, interesujące spotkanie w Toruniu dzisiaj. Potrzebowali takiego meczu przed własną publicznością zawodnicy Angels Toruń wcześniej. Dwie dosyć łatwe przegrane, no, zdecydowana przegrana przeciwko Seahawks Gdynia. Niezła pierwsza kwarta przeciwko Warsaw Sharks. Ale później już na boisku warunki dyktowała tylko i wyłącznie drużyna z Warszawy, która wygrała aż 32-0. Leży cały czas na boisku Maciej Szymański. No i będzie chyba potrzebna interwencja służb medycznych. Jest koło zawodnika. Jest już koło zawodnika fizjoterapeuta. Przykra sytuacja na koniec już tego spotkania, no bo trzeba przyznać, że no, ten mecz powoli dobiega już końca. Prawie 2,5 godziny tego spotkania za nami. Kilkanaście minut temu sędzia powiedział, że do końca kwarty pozostało 6 minut. Bardzo szybka trzecia kwarta, zresztą podobnie w szybkim tempie toczyła się pierwsza kwarta tego pojedynku. My tu już powoli będziemy kończyć ten mecz, a z pewnością nie chcą kończyć tego meczu zawodnicy Angels Toruń. Oni tutaj jeszcze liczą, że w tych końcowych fragmentach uda im się zdobyć jedno przyłożenie, które nawet bez podwyższenia dawałoby ekipie Angels Toruń zwycięstwo w tym spotkaniu. Póki co jednak przegrywają. Teraz już zabrany z boiska Maciej Szymański.
oczywiście. Oczywiście dla Macieja Szymańskiego jest to już prawdopodobnie koniec występu w tym meczu. Jeszcze rzut oka na inne boiska. Dzisiaj oczywiście zakończyło się spotkanie Tychy Falcons z Wilkami Łódzkimi 50-0. Tam wygrali zawodnicy z Tych. Trwa także mecz w Lublinie. Tam Tytani Lublin podejmują Grindax Radom. Jak na razie remis po 14. Kolejna próba akcji podaniowej Angels Toruń. Kolejna próba nieudana. Trzecia próba, cały czas 10 jardów do zdobycia. No, z pewnością zdenerwowani mogą być w tym momencie zawodnicy Angels Toruń. Spotkanie, które przejęli z rąk Wyszkowian, wróciło w ręce przeciwnika. Teraz jeszcze próbował złapać piłkę Marek Kucharski, ale ta akcja nieudana. Czwarta próba, 10 yardów. No i co będą robić Torunianie? No, czy będą pantować? Czy w ogóle jest sens w tym momencie wykonywać pant? Tak naprawdę oddawanie piłki zawodnikom z Wyszkowa, no, spowoduje, że będą w dogodnej sytuacji na zdobycie kolejnego przyłożenia, które zdecydowanie by już rozstrzygnęło wynik tego meczu. Tak więc grają Torunianie. Teraz na piłkę Wicik. Wicik powalony przez defensywę Rajno z Wyszków. Tak więc... nie ma pierwszej próby dla Angels. Jest pierwsza próba dla Rhinos i 20 yardów od pola punktowego Torunian znajdują się w tym momencie zawodnicy z Wyszkowa. No już bardzo nieciekawa sytuacja w tym momencie zawodników Angels Toruń. Muszą dosyć szybko powstrzymać. Muszą dosyć szybko powstrzymać Rajno z Wyszków, a potem bardzo szybko przeprowadzić swoją akcję. Teraz akcja biegowa Adriana Kocięckiego. Zdobyte 5 yardów. Ponadto jeszcze przewinienie przeciwko Angels Toruń, tak więc 5 yardów kary, no i automatycznie pierwsza próba. 9 yardów od pola punktowego znajdują się Wyszkowianie. No i pragną teraz postawić kropkę nad i zawodnicy z Wyszkowa. Próba akcji podaniowej. Daniel Krawiec rzucał piłkę, ale nie złapana ona jednak przez Bartosza Szymańskiego. Tak więc zawodnik z Wyszkowa nie zdobył swojego drugiego przyłożenia w tym meczu. Druga próba, cały czas 9 yardów do zdobycia.
teraz jeszcze chyba flaga na boisku, bo tutaj... Tak, 5 jardów kary przeciwko Rhinos Wyszków. Druga próba 14 jardów do pola punktowego. No i niezła akcja w tym momencie. Rhinos Wyszków. Bieg środkiem Adriana Kocięckiego. Powstrzymany w ostatnim momencie przez defensywę Angels Toruń. 2 minuty do końca spotkania. Jak do zdobycia mają teraz zawodnicy z Wyszkowa, no i są w dobrej sytuacji. Teraz na indywidualny bieg zdecydował się Daniel Krawiec. No i pobiegł środkiem, ale cały czas nie zdobył 6 punktów dla swojego zespołu. Teraz jakieś 3, może 4 jardy do pola punktowego. Będą mieli zawodnicy Rhinos Wyszków. Czwarta próba. No i ponadto zegar aż do tego momentu cały czas tykał, ponieważ na akcję biegową zdecydował się Daniel Krawiec. Akcja biegowa. Jeżeli zawodnik jest powalony, no to wtedy nie zatrzymujemy zegara. Zatrzymujemy zegar po akcji podaniowej, kiedy podanie jest niekompletne, a także jak zawodnik w akcji biegowej wybiegnie za linię boczną. Daniel Krawiec został powalony w boisku, tym samym aż do momentu, kiedy zawodnicy z Wyszkowa poprosili o czas, zegar tykał. Ale dosłownie nic do stracenia nie mają już w tym momencie Torunianie. Muszą rzucić wszystkie siły, liczyć na to, że zespół z Wyszkowa nie zdobędzie punktów. No ale teraz Wyszkowianie po raz drugi próbują field goala. Mateusz Lubański przy piłce. No jak zdobędzie field goala, no to już nawet touchdown nic nie da Torunianom. Tym razem kąpnięcie udane, nie ma żadnych wątpliwości. Mateusz Lubański. No i 22 do 14 prowadzą Wyszkowianie. No i już nawet jakaś bardzo szybka akcja Torunian, nawet bardzo szybko zdobyty touchdown nie daje Torunianom zwycięstwa. Torunianie potrzebują touchdownu oraz podwyższenia za 2 punkty. Bardzo nieciekawa sytuacja. No 2 razy próbowali field goala zawodnicy z Wyszkowa. Za pierwszym razem im się ta sztuka nie udała. Też przeszkodził wtedy troszeczkę wiatr. No i teraz już jednak Mateusz Lubański w próbie numer 2 zdobył 3 punkty dla swojego zespołu. Teraz po raz kolejny kopać piłkę będą zawodnicy z Wyszkowa. Torunianie spróbują zrobić udaną akcję powrotną. No i złapał piłkę Filip Klauze. A nie, to jednak Adrian Kuźniewski, przepraszam bardzo. 2 zawodników wychowanych w Bydgoszcz Archers. Filip Klauze szybciej przyszedł do Torunia. Adrian Kuźniewski przez wiele lat prezes klubu z Bydgoszczy. W
tym roku w barwach Angels Toruń. Przebieg naprawdę spory kawałek boiska, trochę do przodu, ale też trochę w bok. Adrian Kuźniewski został powalony. Ale schodzi teraz z boiska przy pomocy kolegów z drużyny. Teraz Angelsi mają 4 próby na zdobycie 10 yardów, ale tak naprawdę to już teraz nie ma żadnego znaczenia. Tutaj nie chodzi o pierwsze próby, tutaj trzeba bardzo szybko przenieść się w stronę pola punktowego rywali. Szuka tutaj Mateusza Freli, Filip Palson. Kolejny raz próba akcji podaniowej, ale tym razem piłka została złapana, ale została złapana przez zawodników Rhinos Wyszków. No i prawdopodobnie była to ostatnia znacząca akcja w tym spotkaniu, biorąc pod uwagę fakt, że za chwilę wyjdzie na boisko ofensywa Rhinos Wyszków, a do końca spotkania nie zostało zbyt wiele czasu, no to możemy być świadkami tak zwanej victory formation ze strony Rhinos Wyszków. Zresztą tak teraz pokazują sędziowie, że do siebie, że zespół z Wyszkowa, no powiedział im, że będzie próbował victory formation. Czyli po prostu zawodnicy uklękną na kolano, nie będą kontynuowali gry. Będą czekali, aż zegar wskaże koniec spotkania. Jeszcze teraz nawet przez chwilę zapomniał się Paweł Kubiak, w momencie kiedy zawodnicy z Rhinos nie grali, to on zrobił 2 kroki do przodu, potem się cofnął. Oczywiście tutaj nie było żadnej złej woli od tego zawodnika. No i teraz druga próba, znowu 10 yardów do zdobycia, no i powtórka z rozrywki. Czyli kolanko, no i koniec meczu. Piłka wędruje w górę. Sędzia główny zakończył właśnie spotkanie 22-14. Wygrali ten mecz zawodnicy Rhinos Wyszków. Tym samym Angelsi cały czas czekają na swoje pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Futbolu Amerykańskiego. Póki co 5 porażek zespół z Torunia. Kolejno pokonywali Warsaw Sharks 32-0, Patrioci Poznań 51-10, Seahawks Gdynia 42-0, Rhinos Wyszków dwukrotnie, najpierw w Wyszkowie 22-18, no i teraz 22-14. Natomiast Rhinos Wyszków mogą się pochwalić bilansem 3 zwycięstw i 2 porażek. Pokonywali 2 razy Angels Toruń, raz Olsztyn Lakers. Porażkami zakończyły się ich spotkania wyjazdowe z Olsztyn Lakers i u siebie przed własną publicznością ulegli Lowlanders Białystok. Bardzo ciekawe spotkanie, przez długi czas trzymało w napięciu. Najpierw prowadzili zawodnicy z Wyszkowa, później na prowadzeniu pojawili się zawodnicy z Torunia, no ale w końcówce najpierw przyłożenie Rhinos Wyszków
a później jeszcze field goal przesądził o losach tego spotkania. Rajno z Wyszków czeka teraz bardzo radosna podróż autobusem do Wyszkowa. Natomiast Angelsi no muszą szukać kolejnych szans. Zostały jeszcze spotkania chociażby z Olsztyn Lakers. Teraz no jest w grze Torunian Progress, jest rozgrywający Filip Palson. Przyjechał też dzisiaj do Torunia świeżo upieczony mistrz Ligi Egipskiej, doskonale znany w Toruniu z gry w zeszłym sezonie, Matt Kirschey, a on teraz był w tym meczu, no zagrał rolę epizodyczną, zagrał w obronie, no to był zawodnik, który tak naprawdę przyjechał tutaj do Torunia już po godzinie 14. No teraz będzie też miał czas, aby zgrać się znowu ze swoim toruńskim zespołem. A my się z Państwem będziemy już powoli żegnać. Dziękujemy Państwu za spędzenie z nami tego pięknego i słonecznego popołudnia. Rajno z Wyszków, przypomnę, pokonali Angels Torun 22-14, a spotkanie dla Państwa komentował Łukasz Łukaszewski. Dziękuję i do usłyszenia.